Beata jest słynną artystką i blogerką, która ma ponad 1 000 000 subskrybentów. Niedawno zatrudniła agenta, aby sprzedać swoje prace. Agent stworzył sklep internetowy, aby sprzedać obrazy Beaty. Pewnego dnia kobieta obudziła się i zauważyła, że większość jej widzów cofnęła subskrypcję. Czy wiesz, co się stało? Spójrz na przedmioty w sklepie Beaty. Van Gogh namalował gwieździstą noc, a nie Beata. Agent chciał sprzedać falsyfikaty w sklepie Beaty. Następnego dnia Beata postanowiła odwiedzić ulubioną kawiarnię. Złożyła zamówienie i poszła do łazienki, aby umyć ręce. Znalazła w niej piękny, stary naszyjnik. Zgłosiły się po niego 3 osoby. Helena powiedziała: "Naszyjnik należał do mojej babci. Szmaragdy wspaniale pasują do naszych zielonych oczu. Oddaj mi go." Anna powiedziała: "W moim naszyjniku jest zepsuty zamek. Musiał pęknąć, gdy czesałam włosy." Julia powiedziała: "Hej, to mój naszyjnik. Zgubiłam go, będąc w toalecie." Komu Beata powinna oddać naszyjnik? Helena wspomniała o szmaragdach, ale kamienie są czerwone, a nie zielone. Julia była pewna, że zgubiła naszyjnik w toalecie. Dlaczego więc sama po niego nie poszła? Anna jako jedyna wiedziała o zepsutym zamku, więc to ona jest właścicielką naszyjnika. Beata wróciła do stolika. Zauważyła, że ktoś ugryzł jej bajgla. Była zszokowana i zaczęła pytać o to innych klientów. Darek powiedział: "Kobieto, jestem miliarderem, nie muszę kraść jedzenia innych ludzi." Zenek powiedział: "Mam alergię na gluten, nie jem żadnych wypieków." Stasia powiedziała: "Widziałam głodnego faceta biegającego po kawiarni i proszącego o pieniądze. To musiał być on." Kto kłamie? Zenek, jeśli nie je glutenu, dlaczego zamówił naleśniki? Anna chciała podziękować Beacie za naszyjnik, więc kupiła jej obiad. Kobiety usiadły przy stoliku i zaczęły rozmawiać. Beata zapytała, gdzie pracuje Anna. Zamiast odpowiedzi, Anna pokazała jej swoje drzewo genealogiczne. Czy pomożesz Beacie rozwiązać tę zagadkę? Anna jest czarownicą, jej brat jest policjantem, ich ojciec jest lekarzem, a matka piłkarką. Beata była bardzo podekscytowana. Błagała, aby Anna nauczyła ją magii, ale kobieta miała obiekcję. Chciała przetestować potencjalną uczennicę, więc dała Beacie do rozwiązania to równanie. Czy pomożesz je rozwiązać? Wielu osobom nie udaje się rozwiązać tego równania, ponieważ nie zwracają uwagi na szczegóły. W tej zagadce każda emotka, w tym czarownica, różdżka i miotła, symbolizuje inną wartość. Przed obliczeniem równania sprawdźmy wartość poszczególnych elementów. Najpierw obliczmy wartość jednej czarownicy, to 15. Teraz zobaczmy, ile warta jest jedna różdżka. Jak widzisz, jej wartość to 7. Teraz zróbmy to samo z miotłami. To zadanie jest podchwytliwe, ponieważ w równaniu są 4 miotły. Jeśli 4 miotły są warte 12, jedna jest warta 3. Teraz zobaczmy ostatni wiersz. Czarownica nie ma miotły ani różdżki, więc wartość czarownicy z pustymi rękami to 5. Teraz możemy rozwiązać równanie. Prawidłowa odpowiedź to 73. Świetnie! Beata podała prawidłową odpowiedź i Anna zabrała ją do domu. Na terenie posiadłości znajdował się piękny zielony labirynt. Anna teleportowała Beatę do samego środka labiryntu i dała jej tę mapę. Beata musi odnaleźć czarnego kota. W przeciwnym razie utknie w pułapce na zawsze. Czy możesz jej pomóc? Oto droga do wyjścia. Beata chciała jak najszybciej pobiec do zamku. Nagle zaczął ją ścigać przerażający zombiak. Wyglądał na głodnego. Beata zauważyła 3 ścieżki. Pierwsza z nich była pokryta trującym kwasem. Na drugiej były robaki i larwy. Trzecia była pokryta kolcami. Którą ścieżkę powinna wybrać Beata?
powinna wybrać drugą ścieżkę. Robaki i larwy są obrzydliwe, ale nieszkodliwe. Anna poprosiła Beatę o podanie kolacji na przyjęciu czarownic w zamku. Czy potrafisz policzyć, ile czarownic przybyło na przyjęcie? Na tym obrazku jest 13 czarownic. Jedna z nich nie jest wiedźmą, to strach na wróble. Beata musiała iść do sklepu, aby kupić składniki na kolację. Zaczęła je zapisywać. Mleko, sok cytrynowy, jajka, masło, pomarańcze, soda, nerkowce i ocet. Co przygotowywała Beata? Zgadłeś? Beata przygotowywała listę na zakupy. Anna poprosiła Beatę o przyniesienie suszonych kwiatów do mikstury miłosnej. Anna przechowywała wszystkie składniki w magazynie. Gdy tylko Beata weszła do środka, zamknęły się za nią drzwi. Kobieta przeszukała pomieszczenie i znalazła stare meble i antyczne lustro. Nagle zauważyła troje drzwi, ale za każdymi z nich krył się niebezpieczny potwór. Pierwszy zamieniał każdą żywą istotę w kamień, drugi był bardzo wściekły i silny, trzeci miał jadowite kły. Czy pomożesz Beacie wybrać prawidłowe drzwi? Beata powinna otworzyć pierwsze drzwi i pokazać lustro potworowi, aby zamienił się w kamień. Dzięki temu kobieta będzie mogła uciec. Beata wzięła telefon i pobiegła do lasu. Było tam ciemno i strasznie. Kobieta nastąpiła na gniazdo os. Owady były wszędzie. Co powinna zrobić Beata? Machać rękami, aby odgonić osy? Uciekać tak szybko, jak to możliwe? A może odejść powoli? Jak myślisz? Najbezpieczniejszym wyjściem jest powolne odejście. Machanie rękami jest niebezpieczne, osy mogą się wściec i urządlić kobietę. Beata wróciła na przyjęcie. Gdy zauważyła wiedźmy przy ognisku, wystraszyła się i uciekła. Dlaczego? Ta kobieta przy ognisku to duch, widzisz? Nie ma stóp i lewituje. Beata postanowiła ukryć się w zamku. Chciała wezwać policję, ale nie mogła znaleźć telefonu. Przepytała trzy czarownice. Genovefa powiedziała: jak śmiesz, używam telepatii, telefony i gadżety są dla frajerów. Liliana powiedziała: byłam na zewnątrz i śpiewałam z innymi wiedźmami. Niczego dziwnego nie widziałam ani nie słyszałam. Nina odparła: kochana, ja nie kradnę. W dowolnej chwili mogę wyczarować pieniądze. Która z nich kłamie? Genovefa, spójrz na jej uszy. Nosi słuchawki, a przecież mówiła, że nie używa gadżetów. Anna bardzo się wściekła, gdy dowiedziała się, że Beata przesłuchiwała jej drogie przyjaciółki. Beata przeprosiła. Anna odparła: dobrze, możesz zostać, ale musisz odpowiedzieć na trzy pytania. Oto pierwsze z nich. Jestem tu milion lat, ale mam nie więcej niż miesiąc. Czym jestem? Zgadłeś? Prawidłowa odpowiedź to księżyc. Oto druga zagadka Anny. Buduję zamki i rozrywam góry, oślepiam ludzi, a innym pomagam widzieć. Czym jestem? Prawidłowa odpowiedź to piasek. Oto trzecie pytanie. Mogę być długi albo krótki. Można mnie kupić lub wyhodować. Można mnie pomalować. Mogę być nagi. Mogę być okrągły lub kwadratowy. Czym jestem? Prawidłowa odpowiedź to paznokieć.
Impreza wciąż trwała. Anna poszła na górę, aby zmienić sukienkę. W ciągu 5 minut Beata usłyszała krzyk dobiegający z sypialni Anny i znalazła ją nieprzytomną na podłodze. Beata zadała jedno pytanie 4 podejrzanym. Co robiłaś w ciągu ostatnich 5 minut? Janka piekła pianki przy ognisku. Maria odparła, spędziłam ostatnie 30 minut w basenie. Sara powiedziała, moja ropucha, Puszek, uciekła do ogrodu. Wszędzie jej szukałam, ale niestety nie mogłam jej znaleźć. Nina powiedziała, że latała na miotle dookoła domu i filmowała imprezę na telefonie. Kto kłamie? Sara, jej ropucha siedzi w kieszeni. Nagle ktoś wyłączył światło. Beata obudziła się w więzieniu. Na podłodze znalazła tę wskazówkę z napisem rozwiąż ten kod, a będziesz wolna. Czy możesz pomóc Beacie? Oto odpowiedź. Beata biegła przez piwnicę w zamku Anny i zauważyła 2 więźniów. Doszła do wniosku, że jeden z nich planował ucieczkę. Czy możesz powiedzieć, który? Pierwszy więzień. Za jego toaletą znajduje się otwór, który zaczął kopać. Beata uciekła z zamku Anny i biegła przez las. Czy potrafisz powiedzieć, co jest nie tak z lasem? Spójrz na drzewa. Wszystkie rzucają cień, ale duży dąb rzuca cień w złym kierunku. Czujesz, jak rozbijają się o ciebie fale. Budzisz się i oczom nie wierzysz. Jesteś olbrzymem. Stoisz po kostki w morzu. Woda spływa po tobie niczym deszcz. Jesteś znacznie wyższy niż statua wolności. Spoglądasz na swoje ręce i porównujesz je do rozmiaru stojącej nieopodal małej budki z hotdogami. Podnosisz ją i układasz na dłoni, a potem niechcący miażdżysz. Nagle czujesz lekkie ukłucie w kostce. Patrzysz w dół i widzisz, że grupka ludzi próbuje cię zepchnąć, ale większość i tak ucieka w popłochu. Część gapiów robi ci zdjęcia, a inni krzyczą, żebyś sobie poszedł. Stawiasz krok na głównej ulicy i zgniatasz przy tym samochód. Na szczęście nikt w nim nie siedział. Ludzie w dole biegają jak mrówki. Wchodzisz w głąb miasta, a twoim oczom ukazuje się wielki mur otaczający jego część. Podchodzisz bliżej, miażdżąc wszystko po drodze. W oddali z morza wyłaniają się kolejne olbrzymy i kierują się w stronę zabarykadowanego miasta. Co się wabi was wszystkich w to miejsce? Na murze stoją ludzie i biją na alarm. Do obrony obwarowania dołącza coraz więcej osób. Inni się ewakuują i ukrywają w małych podziemnych przejściach. Zauważyłeś, że część olbrzymów ma bardzo dziwne cechy i nieproporcjonalne kończyny. Niektóre poruszają się na czworakach, a inne mają bardzo długie ramiona, którymi są w stanie dosięgnąć wszystkiego. Przesuwasz się, mało brakowało, a zdeptałbyś jakąś kobietę. Podnosisz ją na wysokość oczu. Wpatrujecie się w siebie. Sadzasz ją sobie na ramieniu. Pozostałe olbrzymy mijają cię po drodze do miasta. Popychają cię i szturchają, a ty stoisz nieruchomo. Bez najmniejszego problemu przebijają się przez mur i pustoszą miasto. Nie wiesz jak, ale udało ci się wyrwać z transu, który zwabił cię w to miejsce. Odwracasz się na pięcie i ruszasz w kierunku morza z kobietą na ramieniu. Docierasz na sam koniec horyzontu i wędrujesz jeszcze dalej. Twoja towarzyszka płacze ze strachu i nie wie co robić. Sadzasz ją na małej wysepce i się w nią wpatrujesz. Biedaczka nie widzi nawet słońca, bo zasłaniasz je głową. Zostawiasz ją tam na chwilę, a sam wygrzewasz się w słonecznych promieniach, próbując zrozumieć, dlaczego znalazłeś się na tej planecie i co cię skłoniłoby ratować tę kobietę. Zapadła noc, a tobie zachciało się spać. Kobieta zasnęła pod drzewem. Siedzisz nieruchomo w wodzie, a fale kołyszą cię w przód i w tył. Nagle morze staje się wzburzone, a ty czujesz, że coś porusza się w głębi. Rozglądasz się, ale jest zbyt ciemno, żeby cokolwiek zauważyć.
Szybko podnosisz kobietę i sadzasz ją na ramieniu. Budzi się. Z oddali dostrzegasz nadciągające z krzykiem olbrzymy. Pędzą za tobą i próbują cię dogonić. Uciekasz, ile sił w nogach. Przedzierasz się przez wodę i burzysz oceaniczne dno. Przed tobą wyłania się kontenerowiec. Przesuwasz go ostrożnie na bok, żeby się nie uszkodził, ale goniące cię olbrzymy nie przejmują się statkiem i zatapiają go, próbując cię dopaść. Wreszcie dotarłeś na płciznę, więc zaczynasz biec. Znalazłeś się w nieznanym kraju, który został zrównany z ziemią przez wielkoludy. Po budynkach pozostały tylko ruiny, a wszędzie leży gruz porozrzucany niczym okruszki chleba. W oddali, niedaleko plaży, budzi się kolejna grupka olbrzymów. Wpatrują się w ciebie. Wyczuwają człowieka, którego ze sobą niesiesz, i rzucają się za tobą w pogoń. Wyglądają bardzo dziwnie i groteskowo. Nie masz gdzie się ukryć, więc postanawiasz ruszyć w góry. Tam chowasz się w dolinie w pobliżu wielkiego wodospadu. Nagle twoja skóra zaczyna zmieniać kolor. Wtapiasz się w otoczenie. Każdy olbrzym został obdarzony wyjątkową zdolnością, którą z czasem odkrywa. Wygląda na to, że w twoim przypadku jest to zmiana koloru skóry. Kobieta na twoim ramieniu smacznie śpi. Patrzysz na nią i jest ci jej trochę żal. Jakbyś patrzył na nieporadne zwierzątko. Jesteś inny od pozostałych olbrzymów. Nie pałasz żądzą destrukcji, ale chcesz pomagać ludziom. W oddali słychać wielkoludy. Wychylasz się zza skały, żeby zobaczyć, co się dzieje. Widzisz nowy gatunek olbrzymów, trzy razy większy niż ty. Przeczesują okolice, szukając cię. I są coraz bliżej. Niechcący narobiłeś hałasu, czym zwróciłeś na siebie uwagę. Giganty rzucają się za tobą w pogoń. Zrywasz się do ucieczki. Pędzisz na złamanie karku przez bardzo wyboisty teren. Kilka olbrzymów zachodzi ci drogę, a inne pędzą tuż za tobą. Jesteś otoczony pięcioma wielkoludami, które są trzykrotnie od ciebie większe. Stawiasz kobietę w bezpiecznym miejscu i szykujesz się do obrony. Olbrzymy próbują atakować cię ze wszystkich stron, ale ty odskakujesz i robisz uniki. Największy z nich dopada cię i próbuje przygnieść cię do ziemi, ale udaje ci się wyślizgnąć i go odepchnąć. Pozostali próbują cię dorwać, ale ty się odsuwasz i zwiewasz przed ich łapskami. Zauważasz strome urwisko. Biegniesz tam, a olbrzymy pędzą za tobą. Stoisz nad przepaścią, a napastnicy są coraz bliżej. Skaczą na ciebie, ale ty robisz unik. Spadają więc z urwiska prosto do oceanu. Został tylko największy z nich. Przewidział, co planowałeś. Jeden na jednego. Nie masz żadnych szans w tym starciu. Wyczuwasz, że kobieta próbuje uciec przed stadem olbrzymów pędzących w twoją stronę. Zmieniasz kolor, przemykasz obok wielkoluda Alfy i pędzisz na ratunek kobiecie. Największy napastnik nie dorównuje ci szybkością, więc zostaje w tyle. Pędzące olbrzymy zaraz zadepczą kobietę. Wyskakujesz przed nich i ją łapiesz. Wielkoludy nie wiedzą, co się dzieje. Wpadają w szał, bo ich ofiara znowu im się wymknęła. Teraz będą chciały ją tobie odbić. Po kilku dniach olbrzymy przestały siedzieć ci na karku. Znajdujesz się teraz na środku pustyni. Kobieta nadal podróżuje z tobą na ramieniu. Zbudowała sobie mały szałas, gdzie może spokojnie spać. Robisz, co możesz, żeby wydostać się z pustyni, ponieważ każdy może cię tu znaleźć. Jesteś zmęczony i spragniony. Ledwo człapiesz po piasku. Siadasz, próbując trzymać pion, ale słońce za mocno praży. Pocisz się niemiłosiernie, a pot kapie na kobietę. Próbuje z tobą porozmawiać, ale nie rozumiesz, co do ciebie mówi. Opadasz z sił, aż w końcu w ogóle nie możesz się już poruszyć. Jest południe, a więc słońce świeci najmocniej. Zasłaniasz kobietę ręką, by mogła schować się w cieniu przed palącym słońcem. Dzień się kończy i nastaje noc. Najpierw męczyłeś się w upale, a teraz musisz mierzyć się z pustynnym chłodem. Jest strasznie zimno. Chwytasz swoją towarzyszkę w jedną dłoń, a drugą ją otulasz, aby chronić ją przed zimnym wiatrem. Dookoła panują egipskie ciemności i nie wiesz, dokąd idziesz. Po prostu wędrujesz, przebierając po drodze niezliczone wydmy, i znowu nastał dzień.
Widzisz na piasku ogromny odcisk stopy olbrzyma. Wygląda na to, że gdzieś tu czai się jeszcze większy stwór niż ten z nad urwiska. Uciekasz, ile sił w nogach, ale nie ma gdzie się schować. Nagle dostrzegasz stojącego nieruchomo wielkoluda. Przewyższa wzrostem wszystkie olbrzymy, jakie do tej pory spotkałeś. W tej chwili śpi i czerpie energię ze słońca. Część wielkoludów przyzwyczaiła się do życia w ekstremalnych warunkach. Ten tutaj jest wysoki, więc może dosięgnąć słońca, by złapać więcej promieni. Mijasz go na paluszkach, aby przypadkiem go nie zbudzić, ale on wyczuwa, co dzieje się dookoła. Zaniepokojony rzuca się za tobą w pogoń aż do samego oceanu. Wygląda na to, że boi się wody, więc zostaje na brzegu, a ty odpływasz przy akompaniamencie jego krzyków. Nad drzwiami w samochodach zazwyczaj znajdziesz uchwyt. Ja nazywam go uchwytem, o nie! Jest tam po to, żebyś mógł się czegoś złapać, kiedy twoja babcia zdecyduje się wcisnąć gaz do dechy. Okej, żarty na bok. Ale czy ja tak w ogóle potrafię? Te uchwyty naprawdę są użyteczne. Wiele osób potrzebuje dodatkowej pomocy, wysiadając i wsiadając do auta. Zazwyczaj nie znajdziesz go przy drzwiach kierowcy i jest ku temu kilka powodów. Po pierwsze, kierownica świetnie spełnia się w tej roli. Kierowcy mogą też mieć skłonność do chwytania go podczas prowadzenia samochodu, co może być niebezpieczne. Współczesne auta mają pewnego asa w rękawie, gdyby miał rękawy. Mogą kontrolować twoje okna. Weź do ręki kluczyk i spróbuj przez kilka sekund przytrzymać guzik otwierający drzwi do auta. Bardzo możliwe, że okna w twoim samochodzie magicznie się otworzą. Jeśli znów przytrzymasz ten sam przycisk, okna powinny się zamknąć. Niewiele osób wie o tym triku. Przeczytaj instrukcję obsługi, być może okaże się, że w twoim aucie też to zadziała. Kiedy pada ci internet, a ty bardzo chcesz sobie pograć, Google przybywa z pomocą. Otwierasz stronę i tragedia, brak dostępu do internetu. Czy istnieje gorszy komunikat? Ale chwileczkę, co to za mały pikselowy dinozaur? Zamiast panikować, naciśnij spację. Ta gierka to niezły hit i jest bardziej uzależniająca, niż by się mogło wydawać. Dinozaur przeskakujący kaktusy. Genialne! Podczas zimniejszych miesięcy nałożenie czapki na głowę przed wyjściem z domu jest bardzo ważne. Lubisz czapki z pomponami? Podziękuj za nie francuskim żeglarzom. Chroniły ich przed uderzeniem głową w te szatańskie belki pod pokładem. Auć! Przenieśmy się o kilka dekad w przyszłość. O, teraz wszyscy je noszą. Następnym razem, kiedy będziesz leciał samolotem, spójrz na każde z okien. Nad niektórymi z nich zauważysz malutkie trójkąty. Są tam po to, aby załoga wiedziała, z którego miejsca najlepiej widoczne są skrzydła samolotu. Jeśli martwisz się, że podczas lotu dopadnie cię choroba powietrzna, poszukaj siedzenia pomiędzy tymi trójkątami, ponieważ to tam znajduje się centrum samolotu. W tym miejscu podróż powinna przebiec zdecydowanie bardziej łagodnie. Kiedy stoję na światłach, zazwyczaj robię się głodny, znudzony, ale też trochę zaciekawiony. Pomyślałeś kiedyś, czym są te czarne kropki i obwódka przebiegające przez twoją przednią szybę? Wyglądają ekstra, ale muszą mieć jakieś ukryte zastosowanie, prawda? Czarna kreska nazywana jest frytą i zabezpiecza przednią szybę przed wypadnięciem z samochodu. Wydaje mi się to całkiem istotne. Ryż błyskawiczny, który można przygotować w mikrofalówce, lubi się w niej przewracać. No, mi na pewno. Ty pewnie też męczyłeś się z utrzymaniem opakowania w pionie. Okazuje się, że można je postawić całkiem stabilnie. Wypchnij kubki u spodu opakowania i sam się przekonaj. Hej, dlaczego nie uczą takich rzeczy w szkole? Po ostatniej imprezie zalega ci w kuchni w połowie wypita dwulitrowa butelka coli. Na dodatek uleciał z niej cały gaz. Zamiast wylewać napój, wlej go do kompostu. Cukier odżywi mikroorganizmy i zwiększy kwasowość kompostu, pomagając materiałowi organicznemu szybciej się rozłożyć. Każda para nożyczek prędzej czy później się stępi, ale nie zniechęcaj się. Masz w kuchni coś, co szybko przywróci je do życia. Folia aluminiowa nie służy tylko do pakowania resztek po lasagne. Urwij kawałek, złóż go wielokrotnie, po czym zacznij go ciąć nożyczkami. Cięcie folii aluminiowej od razu na ostrze nożyczki, ale tylko wtedy, gdy nie są jeszcze zbyt tępe. Ocal je, kiedy wciąż masz szansę. Te szczotki po bokach schodów ruchomych nie są tam po to, żeby czyścić ci buty, chociaż potrafią całkiem nieźle to robić.
Tak naprawdę umieszczono je tam ze względów bezpieczeństwa. Gdyby nie one, ciuchy, sznurówki czy też torby mogłyby się zahaczyć, gdyby znalazły się zbyt blisko boków schodów. Ponadto łaskocząc cię przypominają, żeby patrzeć pod nogi i uważać. Ja zawsze się wtedy stresuję, że chodzi po mnie jakiś robal. Full pass. Na co to komu? Cóż, część kurtek wojskowych była używana jako koce, a full pass pomagał utrzymać nadmiar materiału, żeby nie przeszkadzał żołnierzowi. Dziś full pass służy głównie jako akcesorium modowe. Przypadkowe zszycie ze sobą dwóch nieodpowiednich stron to najgorsza rzecz na świecie. No dobra, są gorsze rzeczy, ale ta na pewno może człowieka zirytować. Zwłaszcza wtedy, kiedy próbujesz usunąć zszywkę i odrywa się przy tym spory kawałek kartki. Istnieje prosty sposób, aby zszywki nie zaciskały się tak mocno i łatwiej je było usunąć. Przyjrzyj się tej metalowej blaszce z przodu zszywacza, znanej jako kowadełko. Odwróć zszywacz do góry nogami i zmień jej ustawienie. To pomoże Ci zażegnać problemy poszarpanych kartek, które będą teraz zszyte nieco lżej. Już najwyższa pora, żeby wszyscy nauczyli się poprawnie używać nakładek na deskę sedesową. Widziałem, jak odrywasz tę przypominającą język klapkę. Nie rób tego więcej. Zamiast tego pozwól jej zwisać do środka muszli. Dzięki temu, kiedy spuścisz wodę, nakładka zostanie zassana do odpływu. Ten czarny prostokąt lub kwadrat na końcówce tubki pasty do zębów. Co on oznacza? Czy chodzi tu o jakiś kod informujący nas o składzie pasty? A może określa, czy pasta jest syntetyczna, czy też naturalna? Prawda jest znacznie mniej ekscytująca. Oznaczeń tych używa się tylko po to, aby maszyny produkcyjne wiedziały, gdzie ciąć i zwijać tubki. Każdy z nas na jakimś etapie swojego życia, wracając z supermarketu, zbyt mocno wszedł w zakręt i bach! Całe zakupy rozsypały się po bagażniku. Następnym razem zerknij do niego, bo bardzo możliwe, że znajdziesz tam małe haczyki, na których możesz powiesić torby z zakupami. Przydatne! W niektórych autach haczyki umieszczone są też z tyłu przednich siedzeń. Możesz ich używać do wieszania ubrań albo toreb z jedzeniem na wynos. Pewnie zauważyłeś, że załoga na pokładzie samolotu często dotyka schowków nad siedzeniami, kiedy przechodzi wzdłuż alejki. Nie jest to związane z dziwną potrzebą dotykania wszystkiego. Na krańcach umieszczono uchwyty, które pomagają im utrzymać równowagę. Możesz śmiało ich używać, jak najdzie cię ochota na małą przechadzkę w chmurach. To lepszy pomysł niż chwytanie za zagłówki. Nie denerwuje cię to? Lśniąca, mosiężna klamka nadaje twoim drzwiom wejściowym wyszukany charakter, ale nie tylko. Mosiądz, jak wszystko, co zawiera stop miedzi, ma właściwości antybakteryjne, które unieszkodliwiają wiele zarazków i drobnoustrojów. W miejscach o dużym natężeniu ruchu mosiężne klamki i uchwyty są świetnym sposobem na pozbycie się bakterii bez konieczności częstego używania silnych środków chemicznych. Jedynym problemem jest to, że mosiądz jest droższy niż inne metale, przez co coraz rzadziej się go używa. Czy twoja szczoteczka ma niebiesko-białe włosie? Na pewno wygląda przez to znacznie ładniej, ale nie tylko o wygląd tu chodzi. Takie włosie ma też swoje praktyczne zastosowanie. Niebieskie wyciera się wraz z użytkowaniem. Kiedy wytrze się zupełnie, oznacza to, że pora wymienić szczoteczkę. Szczoteczki powinno się wymieniać średnio co 3-4 miesiące, a niebieskie włosie ma pomóc ci o tym nie zapomnieć. Przechodzisz obok nich codziennie i nigdy nie poświęcasz im zbyt wiele uwagi. Z jakiego powodu pokrywy studzienek kanalizacyjnych zawsze są okrągłe? W dawnych cywilizacjach, na przykład w starożytnym Rzymie, studzienki przykryte były kwadratowymi kamieniami, jednak te wszystkie krawędzie i szczeliny powodowały poobijane palce i inne wypadki wśród nieuważnych Rzymian. Okrągła pokrywa rozwiązała ten problem. Dodatkowo można ją było otworzyć jedynie przy użyciu specjalnych narzędzi, co nie było wcale złym pomysłem. Pewien szkocki naukowiec wynalazł termos nie po to, żeby dłużej cieszyć się ciepłą kawą, ale po to, by utrzymać część chemikaliów w stałej temperaturze. Umieścił więc małą butelkę wewnątrz większej, a następnie wyssał całe powietrze z pomiędzy obu warstw. Tej samej techniki używa się przy produkcji współczesnych termosów. W prawie każdym domu znajdziesz poduszeczkę na szpilki i, co ciekawe, zazwyczaj kształtem przypomina ona pomidora. Zaciekawiła cię ta mała truskawka zwisająca z góry? Żaden ze mnie biolog, ale jestem przekonany, że truskawki nie rosną na pomidorach. Ta mała truskawka jest tam po to, żebyś wpiął w nią igłę, której aktualnie używasz. Wtedy nie zgubi się ona w gąszczu pozostałych igieł. Często wyrzucamy dezodorant w sztywcie, kiedy plastik zaczyna ocierać się o skórę, a przecież wciąż jest tam sporo produktu.
Oto prosty sposób, aby go stamtąd wydostać. Odkręć spód opakowania i wypchnij resztki dezodorantu do góry. Starczy Ci go jeszcze na przynajmniej kilka dni. Niektórzy ludzie wciąż odjeżdżają ze stacji, nie wyciągając wcześniej węża z wlewu paliwa. Orety! Na szczęście znaleziono na to sposób. Jeśli zdarzy Ci się zapomnieć go odłożyć, złącze magnetyczne odłączy węża, kiedy ruszysz. Dzięki temu nie pociągniesz za sobą dystrybutora. To byłaby niezła wtopa. Otwieranie słoików może być ciężkie nawet dla silnej osoby. Chcę ogórka! Na to także jest rozwiązanie. Nałóż gumowe rękawiczki. Nie tylko świetnie nadają się do sprzątania, ale też zwiększą przyczepność, co ułatwi Ci otworzenie każdego słoika. Od teraz Twoje życie będzie nieco łatwiejsze. Nie dziękuj. Samolot był w powietrzu zaledwie 25 sekund, gdy uwagę pilotów zwróciły dziwne hałasy i podejrzane wibracje. Próbowali kilkukrotnie nad tym zapanować, ale bezskutecznie. Silniki dalej szwankowały. Zaledwie minutę później, gdy samolot osiągnął pułap nieco ponad 900 metrów, oba przestały działać. Najpierw prawy, a dwie sekundy później lewy. Piloci postanowili zawrócić na lotnisko, które przed chwilą opuścili. W międzyczasie starali się ponownie uruchomić silniki, ale również bezskutecznie. Podjęli decyzję, żeby obniżyć samolot, by później wyrównać go w poziomie. W ten sposób mogliby zyskać cenną prędkość. Wkrótce jednak zrozumieli, że nie dolecą na lotnisko na czas. Czyżby samolot miał się rozbić? Wtedy właśnie miał miejsce cud w Gottrożę. Poprzedni poranek zaczął się jak każdy inny, czyli od regularnych procedur przedlotowych. Pogoda była względnie dobra. Członkami załogi byli doświadczeni piloci, 44-letni duński kapitan z wylatanymi 8 tysiącami godzin oraz 34-letni pierwszy oficer ze Szwecji z 3 tysiącami godzin. Czy coś mogłoby pójść nie tak? Sam samolot był niemal nowiutki. McDonnell Douglas MD-81, pieszczotliwie zwany Dana Viking. Swój dziewiczy lot odbył 16 marca 1991 roku. Na stan tamtego pamiętnego dnia był w użyciu od niemal 9 miesięcy. Na pokładzie było 122 pasażerów oraz 7 członków załogi. Lot 751 skandynawskich linii lotniczych miał polecieć ze Sztokholmu do Warszawy. Trasa przewidywała również przystanek w Kopenhadze. Samolot wyleciał ze Sztokholmu zgodnie z planem, czyli o 8:47 czasu lokalnego. Już wtedy los tych ludzi był przypieczętowany. Wszystko przez niefortunną serię zdarzeń, które zaczęły się na noc przed wylotem. Na sztokholmskim lotnisku wylądował samolot z Zurychu. Była 22:09. Maszyna spędziła noc na zewnątrz. Było bardzo zimno. Temperatura spadła do 1 stopnia Celsjusza. Co gorsza, niemal 3000 litrów paliwa schłodziło się w trakcie lotu i wciąż pozostawało w bakach zlokalizowanych w skrzydłach maszyny. Paliwo było takie zimne, ponieważ samolot leciał na wysokości przelotowej, gdzie temperatura wahała się od minus 52 do minus 62 stopni Celsjusza. Lot z Zurychu trwał godzinę 40 minut. Tuż po północy jeden z techników poszedł sprawdzić stan samolotu. Musiał oczyścić koła z błota pośniegowego, inaczej nie mógłby ich zbadać. Około 2 nad ranem, gdy kończył pracę, zauważył na górnej części skrzydeł warstwę lodu. Rankiem sytuacja zrobiła się znacznie poważniejsza. Na górnych częściach skrzydeł utworzyła się warstwa przezroczystego, niemal niewidocznego lodu. Samolot musiał opuścić bramkę o około 8:30. Na godzinę przed wylotem mechanik odpowiedzialny za samolot zauważył na dolnych częściach skrzydeł warstwę lodu. Postanowił więc sprawdzić, czy na górnych partiach również go nie ma. Wszedł na drabinę i oparł się kolanem o samolot. Pochylił się do przodu, by dotknąć przedniej części skrzydła. Nie było jednak żadnego lodu, tylko odrobina błota pośniegowego. Mechanik chciał mieć pewność, że z wlotem jednego z silników wszystko było w porządku. Nie zauważył niczego niepokojącego. Wkrótce potem personel lotniska zużył ponad 1000 litrów płynu odladzającego, by usunąć lód z maszyny. Po rozmowie z kapitanem mechanik polecił ekipie zająć się również dolnymi częściami skrzydeł. W końcu widział tam nieco lodu. Ale nikt nie pomyślał, żeby na wszelki wypadek sprawdzić też górne partie. Po zakończonej procedurze mechanik zdał raport kapitanowi. Skończyliśmy, było trochę śniegu tu i tam, ale teraz wszystko jest w porządku. Kapitan podziękował mechanikowi i kontynuował przygotowania do lotu. Samolot wjechał na pas startowy. Silniki oraz system odladzający były uruchomione, ale nie pokazały żadnych zakłóceń.
Choć później kilku pasażerów twierdziło, że w trakcie lotu widziało zsuwające się z górnych części skrzydeł lód. Mimo to samolot oderwał się od ziemi i rozpoczął lot do Sztokholmu zgodnie z planem. Jednak wkrótce po starcie po obu stronach maszyny oderwało się kilka przeoczonych fragmentów lodu, które na pełnej prędkości wpadły w łopatki silników bliżej ogona, doszczętnie je niszcząc. Zapoczątkowało to serię awarii. Reszta to historia. W międzyczasie siedzący na pokładzie samolotu kapitan Per Holmberg, który nie był wtedy na służbie, zauważył coś niepokojącego. Najpierw zawiadomił stewardessę z tyłu pokładu, że prawy silnik zbyt mocno pracował. Ta próbowała skontaktować się z pilotami, ale na próżno. Następnie kapitan w cywilu pospieszył do kokpitu i spytał, czy może pomóc pilotom. Pierwszy oficer wręczył mu podręcznik awaryjnego postępowania, a kapitan polecił włączyć generator pomocniczy, małą turbinę gazową znajdującą się w wagonie samolotu. Porada i pomoc Holmberga była nieoceniona, ale czy to wystarczyło, by uratować samolot i wszystkich ludzi? Gdy maszyna wynurzyła się z chmur na wysokości 270 metrów, piloci zrozumieli, że nie zdołają zawrócić na lotnisko. Awaryjne lądowanie było nieuniknione. Kapitan w cywilu przekazał rozkaz załodze lotu, a ta zaczęła przygotowywać pasażerów do nagłego lądowania. Na północ od samolotu znajdowało się duże pole, ale kapitan wyliczył, że nie dolecą do niego na czas. Wybrał więc znacznie mniejsze miejsce na zalesionym obszarze, niedaleko szwedzkiej wioski Gotrora pod miejscowością Uppland. Samolot był zaledwie 420 metrów nad ziemią, gdy kapitan wspomagający zaczął otwierać koła. Na wysokości 50 metrów przekazał sztokholmskiej wieży kontroli lotów: zaraz się rozbijemy. 7 sekund później, w wyniku zderzenia z drzewami, od samolotu oderwała się ogromna część prawego skrzydła. W tamtym momencie koła były gotowe do lądowania, a prędkość spadła do 224 km na godzinę. Chwilę później ogon samolotu uderzył w ziemię i się odłamał. Maszyna wciąż sunęła po gruncie z ogromną prędkością. Z kołami zostawiającymi głębokie ślady w polu przebyła jeszcze 110 metrów. W pewnym momencie samolot stracił główne i przednie koła. Kadłub złamał się na trzy części. Jakimś cudem nie wybuchł pożar. Patrząc na zdjęcia z miejsca katastrofy, samolot rozerwany na kawałki, a jego części porozrzucane po polu, aż trudno uwierzyć, że wszyscy przeżyli. Wydawało się, że nastąpił jakiś cud. Ale było to możliwe dzięki szybkiej reakcji załogi i precyzyjnym instrukcjom, jakie przekazywała pasażerom. Stewardzi nie spanikowali i polecili wszystkim, by przygotowali się do nagłego lądowania celem uniknięcia ofiar śmiertelnych. Co zaskakuje najbardziej, niemal wszyscy pasażerowie, za wyjątkiem czterech, opuścili samolot o własnych siłach. Nic dziwnego, że wypadek ten później nazwano cudem. Samolot niestety nie miał tyle szczęścia. 9-miesięczna maszyna była uszkodzona do takiego stopnia, że od razu spisano ją na straty. Wszyscy chwalili załogę. Akcja lądowania przebiegła bardzo sprawnie, szczególnie w tak szybko rozwijającej się i niebezpiecznej sytuacji. Sam kapitan przyznał, że niewielu pilotów było zmuszonych do przetestowania nabytych podczas szkolenia umiejętności, a przynajmniej nie w takim stopniu. Powiedział, że był dumny z załogi i z ulgą przyjął wiadomość, że wszyscy przeżyli, ale nigdy więcej nie siadł za sterami samolotu komercyjnego. W waszej okolicy rośnie liczba włamań. Martwicie się więc, czy wasz dom nie znalazł się przypadkiem na celowniku złodziei. Nie macie monitoringu, więc wieczorem przed snem owijacie klamkę folią aluminiową. Dzięki temu będziecie wiedzieć, czy ktoś próbował się do was włamać, gdy byliście pogrążeni we śnie. Budzicie się następnego ranka i ze zgrozą stwierdzacie, że folia jest lekko rozdarta. Ktoś tu był i na pewno powróci. Zamiast folii na klamkę można też włożyć kubek. Jeśli ktoś ją naciśnie, naczynie upadnie na ziemię. Odgłos tłuczonego szkła was obudzi i być może odstraszy intruza. Pewnego dnia do waszych drzwi zapukał jakiś robotnik. Powiedział, że wykonuje pracę u sąsiada i zapytał, czy może skorzystać z waszej toalety. Odmówiliście mu i teraz macie wyrzuty sumienia, że byliście nieuprzejmi. Była to jednak mądra decyzja. Za około 60% włamań w Stanach Zjednoczonych odpowiada osoba, którą się zna lub wcześniej poznało. Ten robotnik po drodze do łazienki mógłby pozmieniać coś w waszym domu, żeby ułatwić sobie później włamanie. Mógłby sprawdzić, jaki rodzaj alarmu macie zamontowany, przyjrzeć się konstrukcji domu i ocenić, na jakie łupy mógłby liczyć. W końcu jedziecie na wakacje. Musicie przygotować dom i zabezpieczyć go najlepiej, jak się da.
Pierwsza rzecz, na jaką zwrócił uwagę złodziej, to pełna skrzynka pocztowa. Pod waszą nieobecność sąsiad będzie musiał odbierać pocztę. Zadbana posesja to jasny sygnał, że ktoś przebywa w domu. Trawnik musi być zawsze skoszony, a żywopłot przystrzyżony. Będziecie musieli więc kogoś do tego wynająć na czas waszej nieobecności. Zimą zachętą dla złodzieja będzie nietknięty śnieg. Do odstraszania włamywaczy najlepiej zaangażować sąsiada, żeby pochodził przed waszym domem, zostawiając ślady stóp. Istnieje wiele rodzajów żywopłotów, które mogą pełnić rolę muru obronnego. Na szczęście na waszej posesji wzdłuż płotu rosną kolczaste krzewy. Kiedy ktoś przeskoczy ogrodzenie i wyląduje na ciernistym krzaczku, zawyje z bólu, a to zasygnalizuje sąsiadom, że na osiedlu grasuje ktoś nieproszony. Na krzaku mogą też zostać fragmenty odzieży, które później posłużą za dowód w sprawie. W ramach przygotowań do wyjazdu od tygodnia zasłanialiście i odsłanialiście zasłony o różnych porach w ciągu dnia. Pilnowaliście, żeby było to zupełnie przypadkowe, więc nie będzie miało znaczenia, czy okna będą odsłonięte podczas waszej nieobecności. To tak na wszelki wypadek, gdyby ktoś obserwował wasze domostwo. Włamywacze przez wiele dni spacerują lub przejeżdżają przez okolice, by poznać zwyczaje panujące w każdym domu. Przestępcy nie znoszą sąsiednich patroli, więc zanim wybiorą się na zwiady, najpierw to sprawdzą i będą unikać takich osiedli. Przydałoby się więc zorganizować coś takiego u was. Zabierzcie wszystkie drogie sprzęty elektroniczne z dala od okien, żeby nic nie leżało na widoku. Schowajcie je do szafy lub umieśćcie w zamkniętym pomieszczeniu. Nie przejmujcie się telewizorem. Jest zbyt duży i trudny do zabrania. Złodziei interesują bardziej małe sprzęty typu tablety i konsole do gier. Małe drogocenne przedmioty, takie jak biżuteria, najlepiej włożyć do pudełek i schować w sekretnym miejscu. O dziwo, pokój dziecka jest idealną skrytką. Włamywacze sami przyznają, że rzadko tam zaglądają, bo przecież zabawki nie mają żadnej wartości. Sfotografujcie numery seryjne urządzeń elektronicznych i stwórzcie spis, który przyda się w walce o odszkodowanie. 95% włamań dokonywanych jest przy użyciu siły, więc czas wzmocnić okna i drzwi. Możecie jeszcze bardziej utrudnić złodziejom zadanie. Zabierzcie wszystkie stołki, krzesła i drabiny z ogródka i schowajcie je do garażu. W przeciwnym razie mogą ułatwić dostęp do wyższych otworów prowadzących do domu, na przykład przez klimatyzację. To jest coś, co złodzieje lubią najbardziej. Nie da się tego wzmocnić. Łatwo to zdemontować i zrobić sobie wejście. Nie ułatwiajcie im więc wspinaczki. Włamywacze potrafią wyłamać słabe drzwi w minutę. Aby je wzmocnić, lepiej zamontować metalowe framugi. Zawiasy i zamek powinny być na tyle mocne, by wytrzymać kopanie, tak długo, aż złodziej się podda. Zamek to najsłabszy punkt. Doświadczony złodziej z łatwością poradzi sobie z jego sforsowaniem. Prosta blokada, która utrzyma go w miejscu, powinna wystarczyć, by nawet nie drgnął. Zawiasy w bramie garażowej otwierają się na zewnątrz, przez co łatwo do nich dotrzeć i wyjąć z nich bolce. Wymieńcie je na śruby zabezpieczające, których nie da się wykręcić. Uchylne bramy garażowe to jedno z pierwszych miejsc, w których złodziej szuka dostępu. Nie mają one zamka, który odpowiednio by je zabezpieczył. Załóżcie więc kłódkę na zatrzask mocujący bramę do prowadnicy. Jeśli nie da się tego u was zrobić, wywierćcie dziurę w prowadnicy nad rolką i w tym miejscu załóżcie kłódkę. Włamywacze boją się psów, lojalnych strażników domostw. Badanie wykazało, że złodzieje najczęściej włamują się tam, gdzie ich nie ma, ponieważ nie chcą zwracać na siebie uwagi podczas napadu. Niestety, wy nie macie czworonoga. Ale wystarczy położyć miskę dla psa przed drzwiami, by zniechęcić złodzieja. Włamywacze dostosowali swoje metody do nowych technologii. 4 na 5 przestępców w poszukiwaniu celu korzysta z mediów społecznościowych, z Facebooka, Twittera i map Google. Nawet udostępnienie zdjęcia z kluczem do mieszkania wystarczy, by złodziej dorobił sobie kopię, powiększy fotografię i zdobędzie wymiary i dokładny kształt klucza. Upewnijcie się, że wasza sieć bezprzewodowa jest zabezpieczona. Na czas wyjazdu zmieńcie hasło na trudniejsze. Jesteście narażeni nie tylko na stratę rzeczy materialnych.
Przez sieć można pobrać cenne dane, takie jak hasła i kody dostępu. Istnieje również ryzyko zainfekowania urządzeń złośliwym oprogramowaniem. Możecie też całkowicie usunąć swój dom z map Google. Wpiszcie swój adres, następnie wejdźcie w opcję Street View. Kliknijcie odnośnik Zgłoś problem. Otworzy się okno ze zdjęciem domu. Przesuńcie odpowiednio czerwoną ramkę na zdjęciu waszej posesji. Zgłoście prośbę o zamazanie, wybierając opcję Mój dom i wpiszcie swój adres. Zgłoszenie zostanie zrealizowane w ciągu kilku dni. Na czas nieobecności nie zostawiajcie włączonego radia. To nie pomoże. Sprawdzając domy, złodzieje odnotowują, w których z nich słychać odgłosy radia i telewizji. Jeśli powrócą, a muzyka dalej będzie grać, będą już wiedzieli, że nikogo nie ma w domu. Alternatywnym sposobem jest stworzenie czegoś na wzór własnego radia. Czegoś, co o przypadkowych porach będzie odtwarzało odgłosy życia codziennego, takie jak kroki, rozmowy, szczekanie psa. Nie ma sensu zostawiać też włączonego światła. Przez to dom będzie bardziej widoczny dla przestępcy, zwłaszcza w nocy. A przy okazji zapłacicie dużo większy rachunek za prąd. Wyjazd dopięty już na ostatni guzik. Pozostało wam jedynie wynieść śmieci. Jeśli macie duże kartony, podżyjcie je, żeby zmieściły się do kubła. Ukryjcie wszelkie ślady zakupu drogocennych przedmiotów. Na koniec sprawdźcie, czy wszystkie drzwi i okna są zamknięte. I wreszcie możecie ruszać w podróż. Odpoczywając w urokliwym miejscu, pamiętajcie, by wstrzymać się z publikacją zdjęć i filmików w internecie do czasu powrotu. Jeśli pochwalicie się zdjęciami z urlopu, wszystkie wasze dotychczasowe wysiłki pójdą na marne. Każdy przestępca w okolicy będzie wiedział, że nie ma was w domu. Z roku na rok dochodzi do coraz większej liczby kradzieży. Dom pozbawiony nowoczesnego systemu zabezpieczeń jest o 300% bardziej narażony na włamanie. Pomyślcie o tym, by odpowiednio się zabezpieczyć. Zastanówmy się nad tym. Ludzie zaczęli tworzyć na monetach rowki, aby walczyć z oszustami, którzy odkrawali gładkie krawędzie monet i używali kruszcu do wyrabiania nowych. Dzięki tym znamionom każda próba skrawania krawędzi monety byłaby ujawniona. Ta mała bańka na zasilaczu to tak zwany dławik albo filtr ferrytowy. Jest to tladek żelaza o właściwościach magnetycznych, który pomaga zapobiec zakłóceniom sygnału. Najprościej mówiąc, chroni twoje urządzenie przed awariami. Każdy kojarzy te małe kieszonki w dżinsach, w których ludzie trzymali niegdyś swoje zegarki. A skąd wzięły się te metalowe guziki? Spinają materiał. Umieszcza się je tam, gdzie dżinsy mogą podrzeć się w czasie ruchu lub napięcia. Małe dziurki w niektórych plecakach zostały zaprojektowane tak, aby można było coś do nich przywiązać. Możesz przewlec przez nie sznurek i zawiesić na nim buty, jeśli nie chcesz wkładać ich do plecaka. Ta mała kropka obok aparatu na iPhone to mikrofon. Zapewnia dobrą jakość dźwięku podczas robienia filmów. Funkcji Spotlight na Macu można używać nie tylko do szybkiego wyszukiwania plików i aplikacji. Działa także jak kalkulator. Wpisz jakikolwiek problem matematyczny, który chcesz rozwiązać. Spotlight używa także wewnętrznego słownika. Wpisz jakieś słowo w wyszukiwarkę, a dowiesz się, co ono oznacza. Właśnie kupiłeś nową butelkę oleju. Odkręcasz zakrętkę i patrzysz na tę małą zawleczkę, którą odrywasz, ciągnąc za pętelkę. Nie wyrzucaj jej. Po jej wyrwaniu postaraj się włożyć ją odwrotną stroną do butelki z olejem. Taki trik sprawi, że strumień oleju będzie łatwiejszy do okiełznania. Małe wypustki na klawiszu F i J na klawiaturze pomagają palcom nawigować podczas pisania bezwzrokowego. Kiedy twoje palce wskazujące się na nich opierają, możesz dokładnie określić położenie innych liter. Szczotki po bokach ruchomych schodów nie służą do czyszczenia twoich butów. Są tam dla bezpieczeństwa. Nylonowe włosie chroni twoje sznurówki przed wkręceniem się w mechanizm schodów. To mogłoby być nieprzyjemne. Większość klamek do drzwi zrobiona jest z brązu. Ten rodzaj metalu jest idealny do zwalczania mikrobów. Na takich powierzchniach bakterie wolniej się rozmnażają. Publiczne toalety nie bez powodu nie dają nam zbyt dużo prywatności. Przerwy pomiędzy podłogą a dolną krawędzią drzwi mają zachęcić cię do szybkiego załatwienia sprawy, aby nie wydłużać kolejek.
Możesz użyć plastikowego wieczka, jednorazowego kubka jako podstawki. Ma idealny kształt, aby utrzymać twój napój i zapobiec zachlapaniu stołu. Nie obracaj go do góry nogami. Połóż go na stole tak, jakbyś zakładał go na kubek. Jeśli utknąłeś w samochodzie podczas wypadku i nie możesz otworzyć drzwi, użyj prętów z zagłówka, aby rozbić okno i opuścić pojazd. Pamiętasz te małe plastikowe kółka pod nakrętkami butelek? To maleństwo utrzymuje w butelce próżnię, dbając o to, aby napój się nie wygazował. Założę się, że przynajmniej raz w życiu obserwowałeś, jak w mikrofalówce podgrzewa się twoje jedzenie. Ekscytujące. Dlaczego jej drzwi są zawsze takie ciemne? Ta ciemna siatka zapobiega wydostaniu się fal elektromagnetycznych. Mały otwór obok zamka w twojej kłódce przydaje się, kiedy dostanie się do niej woda. Dzięki niemu woda szybciej wysycha, a kiedy kłódka zaczyna rdzewieć albo kluczyk się w niej zacina, wlej w niego olej i po problemie. Piłka do golfa pokryta jest małymi dołkami dla zwiększenia aerodynamiki. Dołeczki sprawiają, że może polecieć dalej i łatwiej kontrolować jej tor lotu. Niektóre kubki mają na spodzie rowki. Kiedy myjesz kubki w zmywarce, woda może swobodnie dzięki nim przepływać i nie zbiera się we wgłębieniu dna. Okulary przeciwsłoneczne wymyślono do chronienia twoich oczu przed słońcem. Używano ich podczas arktycznych ekspedycji. Duża ilość śniegu może cię oślepić niczym jasny błysk. Okulary wymyślono, aby chronić oczy właśnie w takich sytuacjach. Koszulka może być nie tylko istotnym elementem stylizacji, ale również dodatkową warstwą chroniącą twój bagaż. Nałóż koszulkę na walizkę, zamiast marnować czas na zawijanie jej w plastik. Guzik z tyłu kołnierzyka pomaga utrzymać pod nim krawat. Tak, ludzie nie używają go już w tym celu, ponieważ dzisiejsze krawaty są cieńsze, więc guzik pełni raczej funkcję dekoracyjną. A oto pierwotna funkcja krawata. Wymyślono go w XVII wieku w Europie po to, by kołnierzyk ciaśniej przylegał do szyi, dzięki czemu ludzie mogli ją chronić przed silnym wiatrem. Przyzwyczajono się do tej części garderoby i zrobiono z niej obowiązkowe akcesorium podczas królewskich spotkań. Miękkie pompony na czapkach wynaleziono kilka wieków temu. Żeglarze używali ich, aby łagodzić uderzenia głową w niski sufit i belki na statku. Większość wieszaków na ubrania robionych jest z drzewa cedrowego, ponieważ zawiera ono wiele naturalnych olejków odstraszających mole. Żarówka ma kształt kuli, ponieważ pozwala to światło równomiernie się rozchodzić. Taka żarówka jest też łatwiejsza i tańsza do wyprodukowania. Czy kupując nowe ubranie znalazłeś przy nim taki kawałek materiału? To nie łata. Dzięki niemu sprawdzisz, jak dana rzecz zachowa się w praniu. Włóż materiał do pralki i zobacz, co się z nim stanie. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, możesz bezpiecznie wyprać ubranie. Twój wentylator sufitowy ma dwa tryby, zimowy i letni. Znajdź odpowiedni przycisk, wciśnij go, aby aktywować tryb zimowy, a odciśnij, aby aktywować tryb letni. W trybie letnim wiatrak kieruje powietrze w dół, a w trybie zimowym w górę. Większość ludzi na pewno ma ten przepychacz w swojej łazience. W filmach używa się go często do dotykania toalety. Prawda jest taka, że przepychacz służy do odtykania zlewu. W przypadku problemów z toaletą należy użyć innego urządzenia. Szuflada pod piekarnikiem to nie miejsce na garnki i patelnie. Włóż do niej dania, a ciepło piekarnika utrzyma ich temperaturę. Może ci się to przydać, kiedy będziesz czekać z kolacją na spóźnialskich przyjaciół. Wyjmujesz z mikrofalówki paczkę popcornu. Widzisz tę dziurę na górze paczki? Możesz jej użyć do pozbycia się ziarenek, z których nie powstał popcorn. Potrząśnij paczką nad talerzem, a wszystkie ziarna z niej wypadną. Prawie nikt nie potrafi poprawnie używać poduszki podróżnej. Jej dwa końce są zazwyczaj skierowane w przód, a ludzie kładą głowę na jej tylnej części. Spróbuj ją odwrócić tak, aby zakrzywienie znalazło się pod twoim podbródkiem, a oba końce skierowane były w tył. Oprzyj podbródek, a zobaczysz, że twoja szyja poczuje się bardziej komfortowo. Zaliczysz wtedy porządną drzemkę. Magnesy produkuje się w kształcie podkowy, aby zwiększyć ich siłę. Niebieska część wskazuje biegun południowy, a czerwona północny. Oba bieguny działają jednocześnie i zwiększają przyciąganie. Dzięki perfekcyjnym projektom samolotów niektóre z nich nie potrzebują silnika, aby latać na długie dystanse.
W 1268 roku Roger Bacon po raz pierwszy wspomniał o użyciu soczewki do teleskopu do celów optycznych. Obramowane szkła powiększające były wtedy popularnym narzędziem do czytania w Europie i w Chinach, więc wciąż nie wiemy, kto był pierwszy, Zachód czy Wschód. Jeśli znajdziesz się kiedyś na środku morza i nie będziesz mieć nic do jedzenia, przykro mi, ale zabierz się za łowienie. Przynętą może być cokolwiek. Twój telefon, zegarek, klucze, sznurówki mogą posłużyć ci za żyłkę. Przywiąż taką przynętę i wrzuć ją do wody. Powodzenia w złapaniu ryby, która połknie twój telefon. Obróć zawleczkę w puszce z napojem gazowanym i użyj jej do przytrzymania słomki w miejscu. Niebieska część gumki nie była oryginalnie przeznaczona do ścierania tuszu. Początkowo niebieska część usuwała napisy i rysunki na grubym papierze. Czerwona część zostawiała smugi, ale niebieska świetnie sobie z tym radziła. Większość z nas źle odkleja karteczki samoprzylepne. Spróbuj nie odklejać ich od dołu, a od boku, wzdłuż paska z klejem. Dzięki temu papier tak szybko nie odklei się od ściany. Zastanawiałeś się kiedyś, do czego służą te dziurki w patyczku od lizaka? Pewnie myślisz już o tym od dobrych kilku lat. Patyczek wkładany jest do gorącego syropu, ciecz wpływa do dziurek, a kiedy gęstnieje, solidniej trzyma się na plastiku.